prezydent Suwałk poinformował, że na dzień 24 maja bieżącego roku zaplanowane jest rozpoczęcie postępowania konkursowego, którego celem jest wyłonienie dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury. Funkcję tę od kilku lat pełni Alicja Andrulewicz. Objęła fotel szefa placówki jesienią 2017 roku po zakończeniu kadencji poprzedniej dyrektorki Bożeny Kamińskiej. Ta szefowanie placówce łączyła z wykonywaniem mandatu posła. Gdy kontrakt dyrektorski wygasł, wróciła na krótko do pracy w ośrodku, ale nie było to stanowisko dyrektorskie. Prezydent miasta skorzystał wówczas z posiadanego uprawnienia i nie ogłosił konkursu, a pełnienie obowiązków dyrektora powierzył na rok Alicji Andrulewicz. Ona też wygrała ogłoszony w 2018 roku konkurs na to stanowisko. Zawarta z nią umowa kończy się w październiku bieżącego roku. Według informacji podanej przez Czesława Rynkiewicza, planowane postępowanie konkursowe powinno zakończyć się w połowie września.